Witam serdecznie Państwa na dzisiejszym naszym takim briefingu związanym z omówieniem sytuacji bieżącej, spraw, które się dzieją w powiecie, ale również pewnym takim podsumowaniem tej półrocznej już prawie kadencji działalności naszego klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzie Powiatu i również takich sprawach innych związanych z samorządami gminnymi. A chcielibyśmy rozpocząć to nasze spotkanie od takiej dobrej informacji z dnia dzisiejszego, ponieważ właśnie dzisiaj została oddana do użytku nowoczesna pracownia automatyki przemysłowej w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Jest to bardzo duża inwestycja, blisko 1 000 000 złotych. Zostało zainwestowanych z projektu Nowoczesne Technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju powiatu kolskiego i tureckiego. Jest to naprawdę wielkie wydarzenie dla młodzieży, dla społeczności szkolnej, ale również myślę, że nie mniejsze dla naszego lokalnego rynku pracy, dla naszego społeczeństwa, ponieważ wykonawcą tej infrastruktury była firma Enconquisters z Wrocławia, natomiast firma Siemens zgodziła się objąć patronatem naukowym tą ideę i tutaj dzisiaj mieliśmy możliwość gościć w Turku właśnie panią Ewę Mikos, dyrektora do spraw otoczenia biznesu firmy Siemens, która bardzo takim dobrym okiem spojrzała na tą ideę i zgodziła się przyjechać i firmować. Więc nie jest to taką rzeczą normalną, że firma Siemens przyjeżdża i takie rzeczy patronuje. Taki patronat mają nieliczne uczelnie techniczne w Polsce, a tutaj udało się przekonać właśnie panią Mikos i firmę Siemens, żeby tutaj objęła patronatem to przedsięwzięcie. Korzyści tutaj sądzę, że będą duże, bo tego rodzaju infrastruktura również wzbudza zainteresowanie potencjalnych inwestorów, widząc to kierowanie się w ten przemysł 4.0, o którym nawet mówił ostatnio pan dyrektor Jarecki podczas podsumowania, podczas tej konferencji właśnie z okazji 100-lecia tych służb zatrudnienia. Pan dyrektor przedstawiał tą koncepcję firmy Sun Garden, przesunięcie się w przemysł 4.0, tworzenie nowych miejsc pracy, automatyzacji procesów. Ta inwestycja jak najbardziej się w ten obszar wpisuje. I myślę, że w najbliższym czasie możemy oczekiwać na pierwsze efekty tej współpracy. Mowa jest tutaj o wprowadzeniu takiego certyfikowanego programu szkoleniowego firmy Siemens dla uczniów szkoły i myślę, że do tego dojdzie. Dzisiaj obecny wicestarosta Ładysław Sowkarski też pozytywnie się zapatruje na tą ideę, więc też myślę, że ta rozmowa, którą dzisiaj odbyliśmy, będzie miała swój dalszy efekt w postępowaniu do przygotowania się do tej certyfikacji tego ośrodka w Turku. A jest to bardzo ważne, bo takie najbliższe ośrodki znajdują się w Łodzi, w Warszawie, więc tutaj w naszym regionie nie ma czegoś takiego. No i na pewno byśmy byli tutaj takim ośrodkiem bardziej atrakcyjnym dla potencjalnego inwestora, a firma Siemens w dużych zakładach produkcyjnych jest dominująca. To są ich produkty i też potrzeba dużej liczby serwisantów, specjalistów z tej branży. Także to jest taka naprawdę bardzo dobra informacja. Zresztą tutaj poprzednia cała kadencja, jak obecni dzisiaj przy stole radni i też pan burmistrz, kiedy był przewodniczącym Rady Powiatu, zabiegaliśmy o ten projekt indykatywny. W latach 2015, właśnie 2018 realizowaliśmy ten projekt, no a dzisiaj efekty te już można zobaczyć w funkcjonujących pracowniach, nowoczesnych pracowniach, nie tylko Zespołu Szkół Technicznych w Turku, ale również Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Ale tak jak na wstępie powiedziałem, do dzisiaj chcielibyśmy też dokonać pewnego podsumowania tego okresu, od kiedy to rozpoczęła się nowa kadencja. Jako Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego nie jesteśmy w koalicji rządzącej. Też nie nazywamy się tutaj jakoś opozycją, taką tutaj na pewno nie totalną, tylko jeżeli już, to staramy się merytorycznie wskazywać bolączki, które się tutaj pojawiają i ewentualne możliwości rozwiązywania tych problemów. I tutaj od dłuższego czasu również toczy się dyskusja na temat kondycji szpitala, spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala. I my nigdy nie ukrywaliśmy w poprzedniej kadencji, że to jest wielkie wyzwanie. Sytuacja, w której obejmowaliśmy szpital w roku 2015 była bardzo trudna, ponieważ były tam niewykonane zalecenia Państwowej Straży Pożarnej, nie był dostosowany obiekt do wymogów ministerstwa, Zdrowia, więc te wszystkie działania musiały być natychmiast realizowane ze względu na zagrożenie właśnie zamknięcia szpitala bez dostosowania do odpowiednich standardów. Dlatego podjęte te działania zaskutkowały inwestycjami kilkunastomilionowymi. Udało się ten obiekt przeobrazić. Jest to naprawdę dzisiaj placówka, która ma odpowiedni standard. Natomiast jest problemem nadal kwestia finansowania służby zdrowia i finansów szpitala w Turku. I te finanse można na nie spojrzeć z różnych perspektyw. W momencie, kiedy obejmowaliśmy tę funkcję i rozpoczynaliśmy kadencję, pewne informacje dotyczące stanu finansów szpitala były nieujawnione. Te informacje ujawniły się po roku 2015, kiedy zostało zlecone przeprowadzenie badania przez biegłego rewidenta, który to uwidocznił, że w latach poprzednich, to znaczy w poprzednich kadencjach, w szpitalu nie dokonywano zabezpieczenia środków odpisu na rezerwy pracownicze. W momencie przeprowadzenia tego sprawozdania i ujawnienia przez biegłego rewidenta niewykonania tego zabezpieczenia tych środków, do, jakby tak można powiedzieć, zadłużenia szpitala dopisano po roku 2015 7,5 miliona niezabezpieczonych wcześniej rezerw pracowniczych. Powodowało to w jednej chwili, że szpital utracił praktycznie płynność i również zdolność kredytową. To oczywiście pojawiło się w trakcie naszej kadencji, ale było skutkiem tego, że nie realizowano to w poprzednich kadencjach i szpital tego odpisu nie dokonywał. Określone działania, które podejmowali dyrektorzy, którzy kierowali szpitalami w trakcie naszej kadencji, czy dyrektor Klecha, czy dyrektor Gibaszek, były nakierowane właśnie na najlepsze dostosowanie do standardów, jak również niwelowanie tych problemów związanych z problemami finansowymi. Dlatego też dyrektor Klecha, jeszcze kiedy był dyrektorem, zaciągnął to zobowiązanie w instytucji parabankowej dotyczące pożyczki na spłatę zobowiązań wymagalnych, które w tamtym okresie, kiedy obejmowaliśmy tą kadencję, powodowały zadłużenia spowodowane z tytułu zajęć komorniczych w kwocie kilkuset tysięcy rocznie. Więc tamta pożyczka miała na celu spłacenie właśnie tych zobowiązań i jakby zniwelowanie narastania tych kosztów komorniczych, tych innych kosztów związanych z obsługą długu. I to się udało. W późniejszym okresie ten dług, który pozostawał, nie generował takiej dużej obsługi i pozwalało to sukcesywnie oczywiście wychodzić do jakiegoś tam poziomu. Aczkolwiek nie rozwiązywało to problemu, bo problemy zaistniały dużo wcześniej. W roku 2009 podpisano kontrakt na obsługę pogotowia ratunkowego, no niestety na dość niskich stawkach, bo ten sam kontrakt w tym samym okresie, na przykład pogotowie konińskie, realizowało zupełnie po innych stawkach, wykonując te same działania. Powodowało to fakt, że za te same działania szpital w Turku otrzymywał rocznie około 1 miliona złotych mniej przychodu z tytułu realizacji tych właśnie usług medycznych. No to jeżeli sobie przeliczymy ten okres do roku 2019, to mamy kwotę około 10 milionów, które mogłyby wpływać do budżetu szpitala, a nie wpływały. Ponadto od roku 2013 po kontroli przeprowadzonej na oddziale chirurgii został zmniejszony kontrakt na oddziale chirurgii o kilkaset tysięcy rocznie jako kara nałożona na źle przeprowadzone procedury i to również powodowało określoną stratę tutaj z tytułu niezabezpieczenia odpowiednich środków na obsługę tego oddziału. Więc te wszystkie rzeczy związane z sytuacją finansową, one się nie wzięły, prawda, tylko w kadencji 2015 czy 2014-2018, tylko to był efekt pewnych tutaj działań jeszcze w latach poprzednich, które, no, tak pokazałem, chociażby na tych kapitałach ujemnych 7,5 milionowych zostały dopisane tak naprawdę w naszej kadencji, ale zaistniały odpowiednio wcześniej. Dzisiaj mamy oczywiście w szóstej kadencji Rady Powiatu zmiany, jest nowy dyrektor, który kieruje i tutaj na ostatnich komisjach z pewnym niepokojem spoglądaliśmy na to, co się dzieje, ponieważ jeżeli jeszcze w listopadzie 2018 roku, czyli na końcówce naszej kadencji, mieliśmy do czynienia, że zobowiązania wymagalne były na poziomie 1 800 000, no to w lutym już mieliśmy na poziomie 3,5 miliona praktycznie. Więc no one dość drastycznie zaczęły narastać. Jeżeli mieliśmy analizę sprawozdania finansowego za 2018, z której wynikało, że strata na sprzedaży to była 1 600 000, a strata na działalności gospodarczej 2 400 000, przy amortyzacji około 1 600 000, no to okazuje się, że według założeń na rok 2019 nowego kierownictwa strata jest przewidziana na poziomie 4,5 miliona, natomiast przy amortyzacji około 1 600 000 okazuje się, że te 3 miliony to będzie straty do pokrycia na początku 2020 roku. Więc no, tu się rodzi wiele pytań i będziemy chcieli rozmawiać i z zarządem, i z dyrektorem, co się dzieje, dlaczego tak nagłe przyspieszenie, bo tak powiedziałem, rok 2018 strata na sprzedaży w ciągu całego roku 1 600 000, rok 2019 strata na sprzedaży po 2 miesiącach 850 000. No to przy takiej jakby proporcji narastania tej straty, no to może być naprawdę bardzo duży problem. No i teraz byśmy chcieli również usłyszeć, jakie działania są podejmowane, albo też co powoduje tak nagłą stratę w roku 2019. Stanowisko nasze dotyczące jakby zmian na funkcji dyrektora również jest krytyczne, ponieważ przed negocjowaniem tak ważnych, istotnych kontraktów jak na ginekologię i chirurgię, zmiana dyrektora no jest na pewno tutaj takim osłabieniem zdolności negocjacyjnych, tym bardziej no wiemy, że kontrakt na chirurgię wygasał już na początku roku, a teraz przeprowadzony został w ostatniej chwili. Więc nie było czasu jakby na zweryfikowanie ofert na rynku, na powtórzenie konkursu. Z tego co słyszymy, została wybrana ta sama firma, która wcześniej obsługiwała, no i co krytykowano, że to jest tak właśnie bardzo drogo, że powinny inne firmy tutaj, czy też lekarze się pojawić. No tutaj jakoś jednak się nie pojawili inni lekarze, inne firmy, a kwotę pewnie wkrótce poznamy, za jaką została rozstrzygnięta chirurgia i czy ona jest wyższa i o ile wyższa od tego, co wcześniej płaciliśmy. No i też kolejna rzecz, ginekologia, też informacja medialna, którą na tą chwilę posiadam, że 8 ofert wpłynęło. Też wydaje nam się, że trochę późno to się dzieje, bo przecież to, że ten konkurs został rozpisany, no to była moja sugestia osobista na komisji budżetowej przed ostatnią sesją Rady Powiatu, a konkurs został rozpisany w dniu sesji, prawda, czyli dzień później. Więc no, zobaczymy, miejmy nadzieję, że będzie jeszcze czas na powtórzenie, ale no, na pewno ta sytuacja nie pomaga opóźnienia tych procedur konkursowych i wyłonienia obsługi tego szpitala. Więc tu się pewne takie rzeczy dzieją no, nas niepokojące. Pan burmistrz dzisiaj był na Radzie Społecznej, jest informacja, że została zaciągnięta pożyczka w wysokości 2 400 000. Też chyba tak, w takiej instytucji parabankowej. No, kiedy? To już wcześniej. Znaczy chyba niedawno, ale dzisiaj informacja. Ale na pokrycie zobowiązań wymagalnych, tak? To jest ta pożyczka. Tylko też chciałbym zaznaczyć, że w momencie, kiedy my zaciągaliśmy tą pożyczkę, to ona była przemyślana właśnie, żeby zniwelować obsługę tych określonych odsetek karnych, zajęć komorniczych, prawda, które generowały kilkaset tysięcy, z jakimś tam powiedzmy pomysłem wyjścia z sytuacji. Natomiast dzisiaj przy założeniu straty na poziomie 4,5 miliona, spłaceniu 2 400 000 tego wymagalnych, jak tutaj pan burmistrz powiedział, no to z tego w lutym było 3 400 000 zobowiązań wymagalnych. Mówię, skok od listopada 1 800 000 do 3 400 000 w lutym, więc to jest to 1 000 000. No, natomiast jeżeli dalej generowane będą długi na tym poziomie z obsługą i z stratą na sprzedaży, więc też no, rodzi się pytanie, w jaki sposób ma zostać to pokryte i jakie jest wyjście z tego sytuacji. Ja ostatnio sugerowałem również kwestię, że to nie jest tak, jak pan dyrektor Sobczak twierdzi, że ryczałt uzyskany w roku 2015 jest stały i niezmienny i nie można go zwiększyć, bo tu chociaż przykład szpitala w Kole, który pokazuje, że można było zwiększyć ten ryczałt nie według wskaźników z 2015 roku, tylko późniejszych. Też zresztą jest pismo jeszcze pana dyrektora Gibaszka do NFZ-u, informacja zwrotna, że można się ubiegać przy renegocjowaniu teraz tego ryczałtu o zwiększenie, a to zwiększenie jest potrzebne chociażby ze względu na te właśnie kwestie związane wcześniej z chirurgią, bo dzisiaj mówimy, że mamy ryczałt, więc nie kontraktuje się na poszczególne oddziały, ale ten ryczałt został skonstruowany na podstawie kontraktów wcześniej funkcjonujących w szpitalu. Więc jeżeli od 2013 roku ten kontrakt na chirurgię po tej karze nałożonej przez NFZ był pomniejszony, i to miało o kilka tysięcy punktów, był pomniejszony, gdzie jeden punkt dzisiaj wyceniam jako tam 50 zł, chyba tam dokładnie teraz nie pamiętam tej kwoty, więc to rodzi określone kwoty, które są pomniejszone wpływu do budżetu szpitala i które mogłyby pokryć pewne tutaj różnice, które wynikają ze wzrostu chociażby cen tutaj z funkcjonowania usług medycznych. I myślę, że to jest dobre również oczywiście miejsce, bo tutaj ostatnio słyszeliśmy, że tutaj skutecznie, jak tutaj pan poseł Ryszard Bartosik mówi, że lobbował tutaj za drogami, może by warto było zalobbować też za tym zwiększeniem ryczałtu dla szpitala w Turku, żeby ta strata nie była tak duża, żeby trochę niwelować albo spróbować wyrównać przynajmniej te niekorzystne uwarunkowania z wcześniejszych lat, bo tak powiedziałem 1 000 000 złotych mniej od roku 2019 w stosunku do pogotowia w Koninie, no to jest 10 milionów plus kolejne tutaj jakby zmniejszenie tych kwot na chirurgii, to również określone tutaj straty, a może nie straty, albo po prostu mniejsze wpływy do obsługi szpitala. Też trochę zaniepokoiła nas informacja, o której mówił pan tutaj dyrektor Sobczak, zresztą przyznając, że te środki przez NFZ przekazywane są dalece niewystarczające do obsługi potrzeb szpitala, ale też taka informacja, że to pogotowie ratunkowe miałoby być przesuwane jako taka jakby trochę odrębna instytucja, czy też, no tak jak zrozumiałem, że ci funkcjonariusze, czy też ratownicy mieliby mieć status funkcjonariuszy, więc jakby trochę by było to obok szpitala odrębnie finansowane, no to oczywiście też by było niekorzystne dla całej sytuacji budżetu szpitala, bo wiadomo, że co prawda były to mniejsze kwoty wpływu z tytułu tej obsługi pogotowia ratunkowego, ale one nie przynosiły strat. To też jest bardzo istotna rzecz, że pogotowie w Turku nie przynosiło strat, ale te przychody mogły być wyższe. Więc tutaj na pewno przed nami jeszcze spotkania z zarządem i z panem dyrektorem i wyjaśnianie tych kwestii, bo tak powiedziałem, nie chcemy krytykować tylko dla zasady, ale chcemy się włączyć jakby w taki proces wsparcia. Zresztą tutaj wcześniej pan Ryszard Bartosik był moim zastępcą, później pan Dariusz Kałużny był również moim zastępcą, więc też razem jakby ten proces przeobrażenia szpitala w Turku realizowaliśmy. No więc też my teraz się nie uchylamy, jeżeli tam jakieś będą problemy i potrzeby, możemy się włączyć i też odpowiednio wspierać i rozmawiać na te problemy. Kolejna rzecz to myślę, że też infrastruktura drogowa i tutaj czekamy na realizację tych zapowiedzi, tego funduszu dróg samorządowych, bo tutaj jakby słyszymy od wielu miesięcy, że coś tutaj ma się pojawić. Wiemy, że zostało złożone kilka projektów, o to zabiegaliśmy i to są zdrojki lewe w Turku między innymi, wreszcie też oczywiście po odpowiednich tutaj rozmowach i różnych perturbacjach z inwestycją Piętno-Grzymiszew, która była zdejmowana, przewracana i tam takie zawirowania były, ale wreszcie z powrotem wróciła i jest z tego co słyszymy zawnioskowana do tego funduszu. No i jeżeli się by ziściły te zapowiedzi, które tutaj pan starosta Kałużny przedstawia, że jest ta szansa duża pozyskania, no to liczymy, że te środki, które zostaną uzyskane, zostaną przeznaczone również na inne inwestycje tutaj u koleżanki Zosi Gruszczyńskiej, na kontynuację tej drogi w Skarżyni, czy też na inne na terenie gminy tutaj Dobra, u tej kolegi Tadeusza Gablera, czy też innych na terenie naszej gminy, bo tak chciałem przypomnieć, że my staraliśmy się w sposób zrównoważony prowadzić tą politykę drogową, infrastruktury drogowej nie była to nasze priorytety, natomiast się tutaj pochyliliśmy nad każdą gminą, i staraliśmy się odpowiednio te działania prowadzić. Ta infrastruktura na pewno będzie jeszcze przedmiotem dyskusji, rozmów, ale tak powiedziałem, chcemy w sposób taki konstruktywny rozmawiać. Wiemy, że są określone problemy, które się pojawiają, natomiast też wskazujemy, że jednak to nie może być tylko kierowana strumień pieniędzy w kierunku jednej gminy, dwóch gmin, tylko to musi być zrównoważony rozwój i na takie działanie czekamy. Ostatnio też wiele tutaj takich było kwestii związanych ze strajkiem w szkołach, Oczywiście my tutaj wspieraliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe te działania nauczycieli i myślę, że trzeba po prostu poukazywać te problemy, które się pojawiają w oświacie. Chociażby fakt tego, że no dzisiaj mówiliśmy o otwarciu bardzo nowoczesnej pracowni, ale trzeba mieć w tyle głowy ten kontekst, że no jest to jednak niedobór kadr, zwłaszcza w szczególności kadr szkolnictwa zawodowego. Jest przed nami ten podwójny rocznik, który no jednak nas niepokoi, pomimo tych zapewnień, które są kierowane i ze strony pana starosty i dyrektorów szkół, że to jest jednak przez nich zabezpieczony. No my na razie ufamy, że tak jest, zresztą te deklaracje są tutaj publicznie składane. Nie chcemy ingerować w ten proces przygotowania, natomiast pewien niepokój się pojawia, te liczby, które nam przedstawiane są, te możliwości przyjęcia liczby nauczycieli są w pewnym stopniu niepokojące, ale liczymy, że jest ta sprawa opanowana, także my otrzymujemy taką informację, deklarację ze strony pana starosty, dyrektorów szkół, i liczymy, że po prostu to się szczęśliwie jakieś tam skończy. Aczkolwiek na pewno będzie to z pogorszeniem standardu i komfortu pracy w tych szkołach ponadgimnazjalnych, bo niestety przy takiej liczebności, gdzie czytamy, że liczebność w szkołach technicznych ma być klas 34 osoby, to na pewno daje jakieś tam pewne wyobrażenie, jakie problemy mogą się pojawić. Zresztą jeżeli ktoś był w tych pracowniach, widzi jakie są ich, powiedzmy, kubatura i ile tam można uczniów prowadzić, więc to na pewno będzie to z dużo mniejszym komfortem pracy i zarówno dla ucznia, jak również dla nauczyciela. To myślę tyle wstępu. Jeżeli tutaj Państwo byście mieli jakieś tutaj pytania, to postaramy się odpowiedzieć, chyba że ewentualnie też Pan Burmistrz tutaj pewnie tak, kilka słów tak by też może dopowiedział. Jeszcze, bo tutaj bardzo się też cieszę, z wypowiedzi tutaj kolegi prezesa wynikała, od czego się zaczęła ta konferencja, ta sytuacja związana z otwarciem tej nowoczesnej pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Turku, bo w tamtej kadencji samorządu byłem przewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego. W związku z tym gdzieś tam na sercu też mi leży realizacja tego projektu i bardzo się cieszę, że to nabiera gdzieś tam dalszego wymiaru i w ten sposób jest to realizowane. Razem z powiatem kolskim właśnie te środki finansowe udało nam się w tamtej kadencji pozyskać, a w tej częściowo w tamtej kadencji, a częściowo w tej kadencji są wydatkowane i z tych słów, które dzisiaj tu były powiedziane, a rozumiem, że kolega prezes był na otwarciu dzisiaj, także to gdzieś tam napawa optymizmem i takim lokalną dumą, że dysponujemy właśnie takimi placówkami i takimi pracowniami. Co do kwestii szpitala, tutaj też była wypowiedź kolegi prezesa. Myślę, że tutaj te zmiany, jeżeli nie zaistnieją systemowe w ogóle w całym systemie związanym z opieką zdrowotną, to te problemy tych szpitali powiatowych ogólnie rzecz biorąc i ujmując będą narastały i będą narastały problemy naszego szpitala, co jest oczywiste. Dlatego jeżeli gdzieś to systemowo przez rządzących nie zostanie w jakiś sposób unormowane, te wskaźniki nie zostaną odpowiednio wycenione, czy procedury odpowiednio wycenione, to będziemy się z tym borykali, a gro tak naprawdę środków finansowych, które są przekazywane z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach tych procedur, to są środki, które później szpital przeznacza na wynagrodzenia dla swoich pracowników, a te wynagrodzenia, przypomnę, że wzrastają dla pielęgniarek i bardzo dobrze, bo te wypłaty należą się im jak najbardziej, szczególnie w tej pracy, którą wykonują. Ale brakuje środków właśnie na inwestycje. Tutaj dokładnie może nie przytoczę kwoty, ale w tamtej kadencji około 10 milionów złotych z budżetu powiatu tureckiego było przeznaczonych właśnie na inwestycje w szpital, na te wyremontowane oddziały, które dzisiaj myślę, że bardzo dobrze służą pacjentom. Jest problem znowu z obsługą tych oddziałów, czyli z lekarzami, którzy na tych oddziałach muszą pracować, bo możemy mieć najpiękniejsze oddziały, najlepiej wyremontowane, z najlepszym nawet wyposażeniem, a jeżeli nie będzie miał kto tego obsłużyć, to będziemy pewnie mieli problem ogromny z funkcjonowaniem też naszego szpitala i wiem, że takowe problemy się pojawiają. Myślę, że też tutaj dzisiaj było takim grzechem zaniechania, gdybyśmy tej konferencji nie wykorzystali też w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo przecież 26 maja będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego. Tutaj idziemy do tych wyborów razem w Koalicji Europejskiej jako Polskie Stronnictwo Ludowe. No, kampania jest trudna, bo nie idziemy samodzielnie, ale też nie załamujemy rąk, bo mamy bardzo dobrego, sprawdzonego, uczciwego kandydata, obecnego europosła, kolega Andrzeja Grzyba, którego no, tutaj polecamy też wyborcom. No i zachęcamy przede wszystkim do tego, aby brać udział w tych wyborach, bo frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego z reguły była niska, a ta frekwencja, myślę, że w tak ważnej też dziedzinie, bo myślę, że my jeszcze tego nie rozumiemy, że od 15 lat w Unii Europejskiej jesteśmy i pewnie te zachowania naszych mieszkańców jeszcze się nie przekładają też na to, aby iść takim szerokim frontem do głosowania, ale to są też ważne wybory, są podejmowane decyzje na szczeblu Unii Europejskiej, ważne środki finansowe, które można pozyskiwać, dlatego zachęcam do tego, aby brać udział, głosować na sprawdzonych ludzi, na sprawdzonych kandydatów i my tutaj oczywiście nie mamy innego jak kolegę Andrzeja Grzyba, który z listy właśnie Koalicji Europejskiej na pozycji 3 startuje jako no, pierwszy z Wielkopolan, mimo tego, że trzecia pozycja, ale pierwszy z Wielkopolan na tej liście się znajduje. No i myślę, że tutaj też taki apel za pośrednictwem państwa, za pośrednictwem mediów do naszej lokalnej społeczności, aby no, właśnie zachęcić do udziału przede wszystkim w wyborach i oddania na sprawdzonych kandydatów swojego głosu. Ja na razie. Dziękuję. Jeszcze może tutaj słowo uzupełnienia. Oczywiście ostatnio gościliśmy tutaj kolega Andrzeja Grzyba i tutaj deklarowaliśmy i zachęcaliśmy do głosowania właśnie na naszego kandydata. I dzisiaj oczywiście to podtrzymujemy, tak jak tutaj pan burmistrz Tadeusz Gabler powiedział. A dzisiejsze wydarzenie, o którym mówiliśmy właśnie, tego otwarcia tej pracowni, pokazuje dobitnie, że te środki, które płyną tutaj właśnie z Unii Europejskiej za pośrednictwem tutaj później Urzędu Marszałkowskiego i tu też ja wielokrotnie podkreślałem rolę i marszałka Marka Woźniaka, wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka i Krzysztofa Grabowskiego właśnie zaangażowanych w to, żeby ten projekt indykatywny tutaj trafił, bo wielokrotnie nam mówimy oczywiście o lobbowaniu, o różnych kwestiach. Tutaj to oczywiście była decyzja 5-osobowego zarządu, tak? To 5 osób podjęło decyzję, spowodowało, że te pieniądze popłynęły tutaj w tym kierunku. A kwestia tego omawianego ostatnio programu Just Transition, czyli tej sprawiedliwej transformacji terenów pogórniczych, jej zapisy wskazują jednoznacznie, że te środki, które będą kierowane, te miliardy euro, które będą kierowane właśnie na tych terenach pogórniczych, między innymi dla wschodniej Wielkopolski, są kierowane na rozwój innowacyjnego kształcenia, czyli to, co już można powiedzieć realizujemy dzięki wsparciu z wcześniej pozyskanych środków i tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o nowe technologie. I to jest to również, o czym mówił ostatnio pan dyrektor Jarecki. Czyli my pewne rzeczy już wcześniej odpowiednio przygotowujemy do tego, żeby ta transformacja była odpowiednio szybka i żebyśmy no, nie zaspali gdzieś tam w tym momencie, kiedy już powinniśmy to realizować, a wtedy dopiero żebyśmy się nie zastanawiali nad tym, co chcemy i co ma być realizowane. Te koncepcje już powinny być opracowywane na tym etapie. Panowie wicestarostowie, pan poseł Bartosik dzisiejszy i obecny starosta Kałużny, znali te daty, które pan przytoczył wcześniej, te dane na temat szpitala, tych wszystkich historii, a więc no, kiepskiego kontraktu na pogotowie, czy tych milionów, które no, trzeba było z tytułu uregulowań, no, tych braku odpisów, czy panowie wicestarostowie wiedzieli o tym? No, na pewno wiedzieli, bo te kwestie były omawiane na posiedzeniach zarządu, więc za trudno, żeby... Nie mogą mówić, że są zaskoczeni. No, dziwne by było, gdyby było to zaskoczeniem, no chyba, że no, ktoś nie słuchał, no to mógł nie słyszeć, ale takiego przypadku nie zakładam. Pewne kwestie dotyczące do tego 7,5 milionowego tego braku odpisu, no tutaj jest tam kwestia szersza, ponieważ te sprawozdania, które były we wcześniejszych latach przedkładane, one jakoś nie były przyjmowane przez zarząd, to taka dla nas trochę była zagadka. Natomiast fakt, że no, ten biegły rewident, który przeprowadził rzetelnie to i uwidocznił tą kwotę 7,5 miliona nieodpisanych tych rezerw pracowniczych, no, były dla wszystkich szokiem, bo tutaj jakby, no, z dnia na dzień dyrektor Klecha, który był dyrektorem, został postawiony w sytuacji, że utracił płynność finansową i zdolność kredytową. Czyli gdybyśmy szli tym tropem, to tak naprawdę żaden kredyt nie powinien być udzielony bankowy szpitalowi ze względu właśnie na te kapitały ujemne, które się pojawiły, które były, ale nie były uwidocznione w latach minionych. Tak? Więc to się pojawiło dość nagle. Natomiast no, nie może nikt powiedzieć, że tej wiedzy nie posiadał, bo ta wiedza została ujawniona, ona występowała w dokumentach, była omawiana na poszczególnych pracach organów naszych Rady Powiatu, więc te wszystkie jakieś takie wskazania, że no przecież nikt normalnie nie idzie do instytucji parabankowej zaciągać zobowiązanie, jeżeli ma możliwość w inny sposób tą kwestię przeprowadzić za pomocą instytucji bankowej. Tak? Natomiast jeżeli ta kwestia została rezerw kapitałowych dopisana, no to w zasadzie żaden bank nie chciał udzielić kredytu szpitalowi, a bank, który udzielił w poprzedniej kadencji, jeszcze zanim my rozpoczęliśmy swoje prace, bank zażądał zabezpieczenia ze względu właśnie na utratę zdolności kredytowej poprzez ujawnienie tych kapitałów ujemnych. To też taką pokazuje sytuację określoną w tamtym czasie. I też trzeba prześledzić sobie, dlaczego to zobowiązanie było zaciągane właśnie pod tym kątem, żeby uniknąć tych kilkusettysięcznego rocznego obsługi długu, który w późniejszym okresie był ewidentnie mniejszy i faktycznie ten kredyt pracował. Zresztą odpowiednie zapisy w umowie zostały wprowadzone, które nie groziły tutaj żadnym działaniem bez zgody tutaj zarządu organów powiatu. Więc to wydaje się było dobrze zabezpieczone i zresztą jest ten kredyt obsługiwany i nic się tam nie dzieje. Natomiast bardziej, tak jak powiedziałem, mnie niepokoi sytuacja, że nie do końca rozumiemy mechanizm, skąd się tak nagle biorą te kolejne straty i w takim szybkim tempie, że one rosną i to będzie wymagało jakiejś tam analizy dogłębnej, wyjaśnienia tych kwestii, no bo no, musimy zrozumieć mechanizm, żeby no, próbować leczyć ten problem. Tak? No, jeżeli nie zdiagnozujemy, co się dzieje w tak krótkim czasie, że te długi narastają i strata się pojawia, no to żadne kolejne pożyczki czy spłaty też tych wymagalnych, no, które słyszymy, że no już spłaciliśmy, a już urosły, tak? Bo tam tutaj burmistrz mówi, że te 2400 poszło na spłatę zobowiązań wymagalnych, było 600, już jest milion coś. To wszystko się dzieje no, w dniach praktycznie, nie? Gdzie te wcześniejsze straty, no to było rozciągnięte w roku i to jeszcze nie narastało w takim tempie, jak to się dzieje. Ale to pan burmistrz powiedział, to są problemy systemowe nierozwiązanego właściwego finansowania służby zdrowia. Jeżeli są przekazywane środki na wypłatę tych podwyżek, to one też nie są w 100% przekazywane, bo są określone pochodne, które są po stronie szpitala. Też trzeba powiedzieć, że przecież te remonty, które w poprzednich kadencjach w ogóle nie były wykonywane praktycznie, nic nie było realizowane, przecież mieliśmy z 2013 niewykonane jakieś tam decyzje jeszcze, więc to musieliśmy negocjować wydłużenie tych terminów uzgodnienia. Też powodowały, że szpital musiał angażować swoje środki też na te remonty bieżące, które były konieczne do wykonania. Więc to trzeba sobie no, szerzej spojrzeć na pewne kwestie z tym związane, no, ale na pewno nikt nie może sobie przyjść dzisiaj i powiedzieć, że otwieram nową kartę i tutaj zaczynamy od nowa, no bo no, na pewno nie ci, którzy całe kadencje spędzili w ostatnich latach i kierowali powiatem jako również organ założycielski, mieli świadomość tego wszystkiego, co tam się działo, jaki był stan wcześniej pozostawiony, więc to no nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Zresztą są dokumenty, analizy finansowe miesięczne, analizy finansowe sprawozdania, więc można było się oczywiście zapoznawać i jeżeli ktoś się nie zgadzał albo chciał w jakiś sposób inny zareagować, no to jest kwestia, że każdy członek organu, czy to jest radny, czy to jest członek zarządu, może stawiać wnioski formalne, może przedkładać własne projekty. No ja nie widziałem żadnych projektów, wniosków, innych kwestii, które by wskazywały, w jaki sposób inni rozwiązywać te problemy. A no dzisiaj no, najłatwiej byłoby krytykować, że coś nie zostało zrobione, no ale jak się było w tym gronie, które mogło na to wpływać albo przynajmniej wskazywać, jak to ma być realizowane, no to tak nie można też powiedzieć.